stara, opuszczona i zapomniana ciepłownia. Zobaczcie, co znaleźliśmy w jej wnętrzach. Witajcie kochani, grupa eksploracyjna NS Kazan zabiorę was dzisiaj w podróż po ciepłowni. Ciepłownia to jest ten mój budynek z tyłu za plecami, więc serdecznie zapraszam do przejścia ze mną. Tu się znajdowało wasze główne wejście. Latarki nie będą potrzebne, ponieważ widać jeszcze, ale są kondygnacje budynku, więc może najpierw przejdziemy po tutaj parterze, a później przekierujemy się do góry. Oczywiście widać syp. Myślę, że to syp był właśnie, prawda? Nie wiem. Tam była pozostałości po maszynie albo po tym. Widać, że to się wszystko już sypie, ale nie jest tak tragicznie. Zobaczcie, totalnie rozwalony fragment sypu. Uważaj, trzeba na takie właśnie Wystające pręty. Dobrze, że o tym mówisz, bo być może nie wszyscy urbexowcy, którzy odwiedzają takie miejsca, zwłaszcza ci z młodym stażem czy doświadczeniem, przynajmniej będą wiedzieli, na co zwracać uwagę. Zachowały się jeszcze wzmocniki, kafelki. Przejdziemy sobie dalej. Pełno komarów. Tam już działające przedsiębiorstwo, które jest obok. No cóż, my zmierzamy na górę, ale tu jeszcze zobaczymy. Widać, na pewno toaleta była. I może tu były też szatki. Możliwe, że szatki to były też jakieś malutkie. No możliwe, możliwe. Nie, no tutaj toaleta na pewno, umywalka i tam toaleta. Zobaczcie, jak tutaj się pięknie łuszczy ta farba. Przejdziemy sobie do góry. Również robi wrażenie. Tutaj kolejne publikacje były. Nieprawdopodobne.
oczywiście graffiti i pełno puszek po sprayach. Oraz zapewne tutaj była jakaś maszyna również. Tak jest. Ślady po instalacjach. Tu. Już sprawy związane typowo z ciepłownictwem były. I tutaj były na pewno już piece jakieś. Przejdziemy sobie z tym. I się nie myliłem, to jest ten syp właśnie, widzisz? Tak. Również trzeba patrzeć na nogi, żeby nie wejść w taką dziurę, która jest na wylot na pierwszy... No tak, no wdepnięcie w taką dziurę to grozi złamaniem nogi. Już nie mówię tutaj. No tutaj to już w ogóle człowiek by wpadł i mógłby się zabić nawet. A tu co? Balkonik, pierwsze piętro. Zobaczcie, robi wrażenie. Ta dziura w dachu. Ale teraz jesteśmy mocno na widoku z tej firmy nowej. Ale akurat nie widzą. Akurat ciebie w białym to widzą. Ale nie robimy nic złego. My tylko zostawiamy odciski stóp i robimy zdjęcia, tak jak nakazuje zasada eksploracji. Coś niesamowitego. Popatrzcie, jaka konstrukcja. Myślałem, że jest wejście jeszcze do góry, ale już nie ma. Ale naprawdę robi wrażenie. Zobacz, to chyba był jakiś piec, bo jest odprowadzenie rurą tam. Mhm. To jakby do dachu, nie? No. No tak jest. To był piec. Niezwykły klimat tego miejsca. Zobaczcie sobie tutaj. Były raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu cztery, piece. Tutaj kamienny piec i odprowadzenie do dachu, do góry. Natomiast te wielkie takie niby sypy to po prostu system chyba grzewczy, nagrzewnice jakieś. Tak podejrzewam. Niesamowicie klimatyczne miejsce. Cisza, śpiew ptaków. Wspaniała, dawna ciepłownia. Nadszedł czas, że musimy zakończyć już ten odcinek, ponieważ już nie ma co do zwiedzenia. Oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji nowych gości u nas na grupie, z dzwoneczkiem oczywiście. Partnerów serdecznie pozdrawiamy, którzy są wymienieni na planszy końcowej. A my się żegnamy z tego miejsca, z tej ciepłowni i działamy dalej, coś szukać innego. Więc serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam. Kazan i Broda. A ja zmierzam dalej.